Udało się. Jeśli mam się dowiedzieć, co knują, muszę znaleźć kogoś, kto tu rządzi. Komu się prześlizgnąć. Od tygodnia nie było. Czołem, żołnierzu. Czemu zawsze mi zimno w stopie? Czołem, żołnierzu. Czemu zawsze mi zimno w stopie? Ktoś musiał coś widzieć.
Myślicie, że już po wszystkim? Ach, wciąż coś podejrzewają. Niech coś się zacznie dziać. No fajnie byłoby powalczyć. Nie pozwól nikomu się prześlizgnąć. Od tygodnia nie jadłem nic porządnego. Myślisz, że nie wiem, że tu jesteś? Cela dla więźnia. Zdaje się, że wędrownicy szkolili tutaj swoich ludzi. Coś do zameldowania? Co słychać? Ciekawe, czy zobaczy jeszcze swój dawny oddział. Ktoś tam jest? Głodny. Ciekawe, czy przy ogniu coś mają. Kim jesteś? Kimś, kto chce ci pomóc. Chodź za mną. A wyjdziemy z tego żywi. Chyba nie mam innego wyboru.
Powiedz mi, gdzie mam szukać. Szukajcie tak, jak was wyszkolono. Muszą czasem dać jakiś znak. Nisko i cicho. Przerzucujcie okolice. Ja zostanę na czata. Już się biorę. Thank you.
odłożę zapas na później. Powiedział, że gorąco jak w kuźni. Zobaczmy, czy jest tu ich dowódca. Wszyscy inżynierowie i agenci, natychmiast wracać do pierwszej kuźni. Najwyraźniej jesteście za bardzo ograniczeni, żeby poradzić sobie z tą Nora. Więc będziemy działać tam, gdzie się nie dostanie. Powodzenia, zbawczyni południka. Asera posiada bazę. Jak ją znajdę, załatwię synów Prometeusza. Ciekawe, co jeszcze mogli tu robić.
Wnioskując po wyglądzie, to ważne miejsce dla najbardziej oddanych tenaktów. Ale buntownicy jakoś mało o nie dbają. Mapa. Jeśli dobrze ją odczytuję, wszystkie drogi do dżungli prowadzą przez tę wioskę. Zajęcie tego miejsca było dobrym posunięciem strategicznym. Ale myślę, że nie tylko o to chodzi. Ta wioska musi mieć szczególne znaczenie dla Pamina. Regala wysłała wyraźny sygnał, nakazując zajęcie tej wioski. Coś się dzieje. Lepiej pójdę sprawdzić. Aloy, jednak przyszłaś. Gatak, niezłe wyczucie czasu. Najpierw wsparłaś nas podczas zasadzki, a teraz pomogłaś wyzwolić naszą wioskę. Za to jesteśmy ci zobowiązani. Mokrzyce to święte miejsce klanu. Tutaj ćwiczymy przed próbami, które przekształcają nas w prawdziwych wojowników. Tu też zostajemy za nich uznani po ich przejściu. Sam wódz Hekaro został tutaj wojownikiem. Czyli zajęcie tego miejsca było pokazem siły Regali. Dzięki tobie, nieudanym, przywrócimy je do dawnej świetności i obronimy przed zakusami buntowników. Wygląda na to, że poradzicie sobie bez problemu. Czas na mnie. To do następnego.
to idzie do plecaka. Dobra. Trzeba znaleźć kryjówkę Asery. Pierwszą kuźnię. Być może Erend powie mi, gdzie jest obóz Asery. Ile bym dała za powiew chłodu. Jedna z szeryfów Hekaru z ranną dziewczynią. Przyda im się pomóc. Jak do tego doszło? Zadufanie. Szeryf i Vira. Kenala i jeszcze dwójka wybrali się do Doliny Poległych, za klifami. Choć wstęp jest wzbroniony. Wódz wysłał mnie, by ich sprowadzić i sprawdzić wieści z doliny. O co ci chodzi? I gdzie pozostali? Nie udało im się. Musiałam pokonać kilka maszyn, by wyciągnąć kanale. Te doliny zamknięto nie bez powodu. Pojawiły się maszyny, jakby coś je przyciągnęło. Nie mówiąc już o dziwnych światłach na morzu. To przeklęta dolina, niepotrzebnie tam szliśmy. I Vira, byłaś jedną z uczestników Kulrutu. Strzeliłaś do ślizgawca z balisty. A ty tą, co go pokonała, ocaliłaś wodza.
Ujawniłaś prawdę wizji. Ja tylko chciałam jakoś pomóc. Zrobiłaś wielkie wrażenie. Mimo masakry, to najlepszy dzień mojego życia. Zostałam szeryfem. Widziałam wizję jedności. Mówisz, że na morzu widać dziwne światło. Z wyspy na południu. Zjawiły się jednego dnia. Również wtedy maszyny weszły do doliny. Pojawiły się też doniesienia o smudze światła, która wznosi się i niknie w niebie nad wyspą. Widziałam ją czwartej nocy. Płomień, który wspinał się w niebiosa, aż zniknął pośród gwiazd. Można się jakoś dostać na tę wyspę? Nie. Prądy między nią a wybrzeżem są silne. Szybko utoniesz. Światła na wyspie. Ciekawe, czy mają związek z zenitami. Niestety nic o tym nie wiem, ale może? Skoro dolina jest zamknięta, to czemu tam poszliście? Chcieliśmy przejść próbę. Dolina to test dla żołnierzy z niziny. Przeżyć 10 dni i nocy. Pokonać każdą napotkaną maszynę. Dax miał plan. Mieliśmy polować na maszynę pojedynczo, aż oczyścimy dolinę i zyskamy szacunek klanu. Ale po trzecim dniu straciliśmy kontakt z Iveką. Maszyny odcięły nas od wyjścia. Kiedy znalazło nas szeryf Ivira, byliśmy ranni i bez zapasów. Kolejne maszyny zaatakowały, kiedy uciekaliśmy. Dax był tuż za nami, ale nie biegł dość szybko. Mnóstwo maszyn w jednym miejscu. Nieciekawie. Pójdę tam. Zobaczę, co da się zrobić. Więc pójdę z tobą. Walczyć przy tobie. Nie. Najpierw sama rzucę okiem. Wierz mi, tak będzie najlepiej. Może, skoro nalegasz. Znajdź w dolinie wodospad i urwisko na południe od Metalowego Diabła. Maszyny lgną do tych miejsc. Jasne. Dzięki. Odpoczniemy i ruszymy do medyka w krawędzi. Uderzaj celnie, Aloy. Ciąga maszyny w dolinie. Coś przynajmniej. Kilka miesięcy zaniedbań i szlak się rozpada. A może to część próby? Thank you.
Dobra, lepiej iść szlakiem. Oby most wytrzymał. To byłby długi upadek. Muszę wspiąć się wyżej. To naprawdę jest próba. Udało się. Muszę znaleźć wodospad i urwisko na południe od Horusa. I Wiera wspominała, że gromadzą się tam niebezpieczne maszyny. Martwa maszyna. Bardzo groźna. Wiera mogła zabić tę maszynę, kiedy pomagała uciec Kenali. Kolejna maszyna. Niełatwo zabić taką maszynę. Lepiej się przygotować. Martwy Tenak. To musi być tak. Te światła. Zapewne baza zenitów. Chyba mają osłonę wokół całego obiektu. Jasne, założyli bazę na prywatnej wyspie. Ale wszystko po kolei. Sprawdzę miejsca, o których mówiła Iwira. Przy wodospadzie i na południe od Horusa, na granicy.